Witam serdecznie. Dzisiaj trochę nietypowo jestem w sklepie wędkarskim Neptun w Szkunerze na terenie portu we Władysławowie. Króciutkie wejście. Tutaj pani przedstawi po prostu nam najczęściej kupowane przez tutejszych wędkarzy przywieszki dorszowe oraz pilkery. Proszę parę słów powiedzieć o tym, co tutaj mamy na ladzie. Dzień dobry. Najczęściej sprzedawanym towarem w sklepie są pilkery. Pilkery mają różną wagę. Waga zależy od tego, jaka jest pogoda, czy jest fala, czy nie ma fali. I są na przykład pilkery, które mają 100 gram. To są pilkery, które jak jest na przykład bardzo spokojne morze, taki pilker wtedy się zakłada, bo on łatwo sobie pomału spływa na dno. Pilker cięższy jest po to, że gdy jest fala, to on szybciej po prostu idzie na dno i można wtedy szybciej coś złowić. Czyli tutaj rozumiem, że jeżeli jednostka nam szybciej po prostu dryfuje, żeby nie było splątań ewentualnych, używamy po prostu cięższego sprzętu, żeby jak najszybciej osiągnąć dno. Właśnie o to chodzi. Teraz warto mieć takiego pilkera, bo można na statku wypożyczyć, bo jest możliwość wypożyczenia sprzętu, całego wędki, kołowrotka, możliwość wypożyczenia... Ile tak coś mniej więcej kosztuje? 20 zł wypożyczenie. Całego zestawu? Włącznie z kołowrotkiem, tak, wędką? 20 zł to kosztuje, tak. I teraz ja zawsze polecam, żeby ktoś miał swój pilker, bo jeżeli się kupi swojego pilkera, nic się nie stanie, się nie zerwie, bo jest też taka opcja, że on się może zerwać. Wtedy trzeba za ten pilker zapłacić na statku dodatkowe 20 zł. Jak się nie zerwie, no to mamy swój, tak? I bierzemy go do domu. Taki pilker nam się przyda na kolejne parę lat. No oczywiście, chyba że go rdza wcześniej weźmie. Dobrze, oprócz pilkera widzę, że tutaj pani przygotowała jakieś przywieszki. To są typowe przywieszki na dorsze? Tak, to są typowe przywieszki na dorsze. To są dwa haki. Przywieszki są w różnych kolorach. Haki są również różne wielkości. Są, tutaj mamy na przykład przywieszkę tak zwany twister z główką. Na końcu ma taką żółtą główkę z oczkiem. Tak, no twistery to przeważnie są w wędkarstwie śródlądowym używane. Te to są troszeczkę większe, ale no tu nie ma się co dziwić, bo to ryba jest też większa. Tak jest. Tu mamy tak zwaną ośmiorniczkę. Akurat tutaj są większe haki. Dzisiaj rano, jak byłam w pracy, to szukali jak największych haków. Czasami są tacy panowie, którzy chcą jak najmniejsze haki. To wszystko zależy od gustu i od tego, co kto tam podpatrzył poprzednim razem, tak, u kolegi. Oczywiście są tutaj, widzę, że pani przygotowała też krętliki i inne zestawy, ale co mnie najbardziej dziwi, to jakieś takie, widzicie, śruby, no ja bym powiedział bardziej wiertło, no ja rozumiem, że to jako obciążenie ma działać, ale to też również wabi nasze ryby? Tak, to ma przyciągać właśnie, bo im więcej błyskotek, jakichś brokatów, to wędkarze twierdzą, że to bardziej przyciąga tego dorsza, tak? A to jest jeszcze też bardzo ciekawe. Coś takiego, no wiecie, wygląda jak kawał żelastwa. Ciężko w ogóle wyczuć, co to jest. Jak to się nazywa i co to jest? To jest tak zwana parasolka. Ona się składa z dwóch części. Tu można założyć jedną kotwicę, tu można założyć drugą kotwicę. Parasolki są też z końcówką miedzianą, w kolorze miedzi, i one najczęściej schodzą właśnie w tym kolorze miedzianym. Nie wiem dlaczego, tak po prostu sobie upodobali tak i tak jest. Przygotowała również tutaj pani nam plecionkę i to jest dosyć, wiecie, konkretna plecionka. Tak. Ja sobie zakupiłem troszeczkę lżejszą, bo tutaj na 33 kg mamy, ja mam na takie 20 kg. Czy taka, nazwijmy to, gruba plecionka, mocna, ona, my ją wykorzystamy? Jak najbardziej. Są panowie, którzy chcą tylko i wyłącznie jak najgrubszą plecionkę, a są panowie, którzy chcą bardzo cienką plecionkę, jak najcieńszą. Ja mam też taką cienką plecionkę. Najcieńsza plecionka ma 0,16 mm i jest na 17 kg. No ja mam 0,18 i do 20 właśnie kilogramów, też taka fluoro, więc taka świecąca, bardzo podobna zresztą do tej, a może inaczej spytam, jak często rwie się nam taki zestaw przy połowach na dorsza? Rozumiem, że jeżeli jednostka płynie na tak zwane wraki, no to tam jest o co zaczepić, ale na otwartym morzu też potrafi się zerwać nasza zawieszka? Tak, jest taka szansa. Czasami przychodzą panowie po takim odbytym rejsie i mówią, że na przykład co rzucili, to tak jakby ktoś na dole z nożyczkami siedział i obcinał. Po prostu co wyciągali, to samą plecionkę, bez pilkera, bez niczego,
i tak dalej. Nie wiem, od czego to zależy. Na wrakach jest największe prawdopodobieństwo, żeby to zgubić, ale na otwartym morzu, no nie wiem, czy jeden haczy o drugiego, czy plecionka po prostu jest słaba. Czyli po tym, co pani mówi, nie wystarczy mieć jeden, dwa zestawy. Jak się płynie, trzeba mieć troszeczkę tego więcej. No, pani ma kontakt z wędkarzami. Jak pani myśli, ile oni mają tego sprzętu ze sobą? Ile pełnych zestawów? Bo rozumiem, że pilkerów mają może dużo, niektórzy, ale ile taki typowy wędkarz zabiera takiego zestawu, że jak mu się to urwie, to po prostu robi cały zestaw od nowa? I ile trzeba wziąć takich zestawów na taką całą dniową wycieczkę? Szczerze, jak zaobserwowałam, to widzę i się nieraz śmieję, bo panowie nieraz tak chodzą obładowani, jakby się wyprowadzili z domu, jakby ich żona wygoniła. To bołki ciągną za sobą, na kółkach wózki i tak dalej. Także naprawdę są przygotowani bardzo na tą wyprawę. Także tam nigdy nie ma takiej opcji, żeby ktoś tam czegoś nie miał. Jest tego całe mnóstwo. A jeszcze i tak przychodzą tutaj i coś zawsze dokupią i zostawiają. Kupują też czapki. Teraz jest na przykład moment, gdzie jest zimno. Rano sprzedawałam bardzo dużo rękawic, czapki zimowe, okulary, bo świeci słońce i to razi, tak? Także no, naprawdę nie ma takich osób, które by nie były dobrze zaopatrzone. I też jedna ciekawostka, słyszałem, że jak wędkarze schodzą z kutrów, to tutaj też u Państwa się zaopatrują w lód. Tak. Czyli rozumiem, że to część tych wędkarzy, które tutaj przyjeżdża, to nie są jakieś miejscowi ludzie, to są troszeczkę, mają troszeczkę daleko do domu i chcą, żeby ta ryba była jak najbardziej świeża. Czy jest Pani w stanie określić tacy przyjezdni wędkarze, skąd najczęściej są? Oj, wie Pan co, jak tu przyjeżdżają? Dzisiaj na przykład Pan przed rano to mówił, że jest strasznie zmęczony, bo jechał 600 kilometrów i prawie nic nie spał. I jeszcze mówił, teraz kurczę, przede mną 9 godzin wyprawy, nie? Na tego dorsza. Także to taka naprawdę, średnia przyjemność. Naprawdę jest... rzadko się zdarza, żeby ktoś był gdzieś tutaj stąd z bliska. Bardzo rzadko słyszę. Jak już słyszę, że ktoś jest stąd, to jest rzadkość. Dobrze, jeszcze jedną rzecz bym chciał zwrócić uwagę, krętliki. One muszą być jakieś specjalne, jakieś typowo morskie, odporne na słoną wodę, no bo wiadomo, że jak mamy kółeczka, no to tutaj się w zasadzie nie ma co zepsuć, ewentualnie może nam zardzewieć, no to wiadomo, że wyrzucimy i sobie zrobimy nowe. W krętliku nie zawsze to jest widoczne. Czy one są jakieś naprawdę specjalne, przygotowane na słoną wodę? I inna jeszcze dodatkowa rzecz, czy je trzeba jakoś zmieniać, mimo tego, że nie jest zerwany, powiedzmy, co każdą wyprawę wyrzucać go i nowego montować? Wie Pan co, krętlik zależy od tego, jakie ma zapięcie. Czarne krętliki ostatnio właśnie mają bardzo złe zapięcie i panowie jak kupują czarny, przychodzą po południu i chcą wymienić na srebrne krętliki, bo one się często odpinają i być może właśnie to jest też przyczyną tego, że ten pilker się odpina, to wszystko spada na dno, tak? Dobrze. Zapięcie ma największe znaczenie. Dobrze, czyli no, ten sprzęt, który tutaj widzimy na ladzie, no to jest, nazwijmy to takie niezbędne minimum, żeby się po prostu wybrać na dorsze i żeby no, wrócić z jakąś rybką, choć podejrzewam, że do tego wszystkiego przydałoby się jakieś wędzisko, wiecie, ja mam za sobą wędzisko, ale ono nie jest za ciekawe. To zresztą wam opiszę to później w opisie. Tutaj już pani mnie oświeciła, że wędzisko to jednak musi być troszeczkę mocniejsze. Ale dobrze, to co chcieliśmy wiedzieć, to wiemy, co najczęściej ludzie kupują, co wędkarze kupują, zanim wypłyną sobie w rejs. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Dziękuję, do widzenia.